Tell me what to do. Show me how to feel. Ja nazywam się Adrian Pakulski, a ty słuchasz artykułu pod nazwą SEO, budowa relacji. Kiedy i czy w ogóle wyszukiwarki zaczną wytracać swój potencjał? Usłyszałem dziś, że w miarę jak poszczególne platformy będą rozwijać się w kierunku pogłębiania relacji między firmą czy marką a osobą poszukującą informacji, wartość SEO zacznie wytracać swój wolumen. Szczerze? Wątpię. Wątpię nawet nie dlatego, że jest to w moim oczywistym interesie, ale dlatego, że każdy z nas jako konsument rozwija się i na różnych etapach życia sięga po inne produkty. A próba zrozumienia naszych intencji zakupowych przez algorytmy mediów społecznościowych nigdy nie będzie tak doskonała jak próba dotarcia z czymś przez wyszukiwarkę. Wyszukiwarka to dane skatalogowane i skorelowane jeden do jeden z intencjami zakupowymi. Proste. Wiem, dane, jakich dostarczamy zewnętrznym serwisom, są coraz bardziej kompletne i ekspozycja reklam pieluch kobiecie, która wzięła ślub 6 miesięcy temu, jest czymś oczywistym, ale search pozostanie z nami w takiej czy innej formie jeszcze przez wiele lat. Lojalny konsument. Wiesz co? Z roku na rok mam coraz mniej czasu i kiedy zdążę się już przyzwyczaić do konkretnej marki, a w międzyczasie jej właściciel nie podniesie cen produktów tak wysoko, że przestanę to tolerować, mój proces zakupowy przebiega zawsze w ten sam sposób. Olej do samochodu kupuję raz, dwa razy do roku ze sklepu A. Ze sklepu B zamawiam zawsze ten sam odkamieniacz do ekspresu, skarpetki ze sklepu C i tak dalej. Bo nie potrzebuję szczególnych zmian. To takie same produkty jak papier kuchenny, czy biały, czy koloryzowany, czy bezwonny, czy z zapachem brzoskwini. Who cares? Odkamieniacz ma usuwać kamień, olej nie spala się zbyt szybko w silniku, a skarpetki wytrzymywać chodzenie po mieszkaniu. Tyle tylko, że zanim zarejestrowałem konto w sklepach A, B i C i zapisałem w nich swoje dane do wysyłki, NIP do faktury, musiałem do nich w jakiś sposób dotrzeć, a to dotarcie dowiozła właśnie wyszukiwarka. W tym dniu akurat tego potrzebowałem, bo wiem, że internet jest skatalogowany przez Google i nie będę szukał Shella 5W40 na Instagramie. Potrzebuję produktu o konkretnych właściwościach, takiej i takiej lepkości, takiej i takiej odporności na wysokie i niskie temperatury, a nawet jeśli będę chciał kupić Shella, to wcześniej muszę go przecież znaleźć. I to, że potrzebuję oleju silnikowego, albo właśnie w tej chwili skończył mi się odkamieniacz, na tym etapie technologii pozostaje dla Zuckerberga tajemnicą. Jasne, można pisać utopijne scenariusze, które oczywiście pewnie z czasem się zrealizują, ale mnie tutaj już zapewne nie będzie, że przecież internet rzeczy, że ekspres sam dostarczy kiedyś dane do mojego konta na Facebooku, bo wypadałoby go przecież odkamienić. Ale adaptacja nowych technologii wcale nie jest prosta i szybka we wdrożeniu, jak wielu się wydaje. Odpuśćmy sobie teraz dywagację, czy zapytania do wyszukiwarki kierujemy pisząc na klawiaturze, tapiąc po ekranie smartfona, czy też posługując się komendami głosowymi. To nieistotne. Gdybym wrócił i miał odnieść się bezpośrednio do cytatu, i tutaj cytat, w miarę jak poszczególne platformy będą rozwijać się w kierunku pogłębiania relacji między firmą czy marką, a osobą poszukującą informacji, wartość SEO zacznie wytracać swój wolumen. To jeśli założyć, że rzeczywiście będziemy uzależnieni od dostawców czy też marek coraz bardziej, co jest pewnie naturalnym procesem wynikającym z konsolidacji rynku i to nawet nie na poziomie właścicielskim, ale konsolidacji marek jako takich, to napisałbym, że w tej chwili wartość wyszukiwarki będzie tym większa. Bo pozyskanie lojalnego klienta, który będzie kupował powtarzalne, te same produkty przez rok, dwa, może i trzy lata, to coś, o co już teraz warto walczyć. Sklepy internetowe, które wzmacniają kontekst personalny i zaczynają dbać o relacje z klientem masowym w taki sposób, aby ograniczyć ruchy, zapytania na zewnątrz. Rozumiem to na zewnątrz rozumiem w ten sposób, że z powrotem wracają do Google, aby znaleźć nowego dostawcę produktu, a nie wyszukiwarkę wewnętrzną w sklepie marki, mają przed sobą najlepszy czas na to, aby się do tego przygotować i pozyskiwać ruch z wyszukiwarki i próbować utrzymać go tak długo przy sobie, jak to możliwe. I wobec tego wyzwania wartość ruchu z wyszukiwarki będzie rosła wraz z upływem czasu. Każdy kolejny klient może być właśnie tym, którego masz szansę przywiązać, proponując mu dodatkowe wartości. Albo przywiąże się sam z braków czasu na każdorazowe szukanie produktu, jaki u konkurencji kosztuje tam 2-3 zł mniej.
Wiem. Dziś nadal jesteśmy gospodarką rosnącą, więc to cena jest jednym z decydujących bodźców, dla których kapitał przepływa w ten, a nie w inny sposób. Ale wraz z bogaceniem się społeczeństwa motywacje ulegają zmianom. I to nie cena, a czas staje się największą wartością. Brak konieczności wypełniania formularza, pytania o dostępność produktu, terminu dostawy, formy płatności, kuriera. Po prostu czas. A fakt, że media społecznościowe zaczynają przechwytywać coraz większą liczbę transakcji w wielu segmentach, głównie lifestyle, to jeszcze żaden kontrargument, dla którego inwestycja w SEO miałaby być nieuzasadniona w perspektywie długoterminowej. Minie jeszcze wiele lat, zanim internet rzeczy spenetruje świat na tyle, że moja lodówka będzie przypominała Androida z Blade Runnera i sama skomunikuje się z dostawcą mleka. Większym zagrożeniem są dziś rozpychające się placementy AdWords, które w wybranych segmentach tematycznych dominują wyniki organiczne, szczególnie w mobile, i to przynajmniej w kontekście sprzedaży powtarzalnej i masowej do klienta detalicznego. Bo Search nie próbuje wyprzedzić Twojej intencji zakupowej. On sprzedaje dokładnie to, co chcesz teraz kupić. A tak na koniec to krótkie pytanie. Czy wiesz, że 86% ruchu na stronach pochodzi z Google? Serio? Nie. Nie z Facebooka. Facebook odpowiada za mniej więcej 1,5 do 2% ruchu.